Pewną matkę w Stanach Zjednoczonych skazano na 2 lata więzienia, ponieważ ożeniła się ze swoją córką. That is fucked up, Daisy. 26-letnia Misty Span przez całe swoje życie była wychowana przez babcię, ponieważ jej matka straciła prawo do opiekowania się swoją córką, została wykreślona z certyfikatu urodzenia, więc legalnie przestała być jej matką. Kiedy jednak panie spotkały się ponownie i nawiązały głęboką relację, postanowiły ją scementować małżeństwem. I wszystko byłoby pięknie, w porządku i mogłoby zakończyć się happy endem, gdyby nie to, że w stanie Oklahoma, w którym mieszkają, małżeństwo osób ze sobą spokrewnionych jest nielegalne. Na domiar złego, nie było to pierwsze małżeństwo tej matki ze swoim dzieckiem, bo w roku 2008 poślubiła swojego syna, ale ten syn 15 miesięcy później uznał, że to jest zły pomysł i anulował to małżeństwo. Miłość do drugiego człowieka jest potężnym uczuciem i nie każdy potrafi się przed nim obronić. Nasza historia zna więcej przykładów dziwnych małżeństw, jak na przykład tego Japończyka, który ożenił się ze swoją poduszką, na której była podobizna jego ulubionej postaci z anime. Ale to wszystko nic w porównaniu z 41-letnią Emily Wolf, która postanowiła poślubić karuzelę. Co więcej, dodaje, że skonsumowała ten związek. Eksperci alarmują, że już niebawem możemy mieć marynarzy, którzy nie będą mieli okrętów. To tak jakby żołnierze nie mieli karabinów. Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. Nasza flota podwodna należy do najstarszych w Europie, ponieważ służą w niej ponad 50-letnie okręty. Co więcej, okręty takie jak ORP Sokół są wycofywane ze służby, ponieważ są za stare, a ORP Orzeł, który jest najnowocześniejszym okrętem w polskiej flocie, jest nieustannie modernizowany i z tego właśnie powodu często niezdatny do użytku. Bardzo słusznie więc Ministerstwo Obrony Narodowej stwierdziło, że aby powiększyć naszą flotę, należy zorganizować przetarg. Tylko że ten przetarg stanął w miejscu i teraz nie bardzo wiadomo kiedy, co i czy w ogóle kupimy. Komandor rezerwy Maximilian Dura tak skomentował trudności związane z przetargami. Nie tylko Francuzi już nie chcą z nami rozmawiać. Podobnie jest z Niemcami i Szwedami. Przestajemy być dla nich cywilizowanym krajem. Według komandora przetargi w Ministerstwie Obrony Narodowej wyglądają w taki sposób, że najpierw otwierane są koperty z ofertami, a dopiero później pisane są wymagania co do przetargu, czyli dokładnie na odwrót, tak jak dzieje się to w normalnym, cywilizowanym świecie. You must be joking. Ja jednak w tym wszystkim doszukałbym się pozytywów i zastosował metaforę motoryzacyjną, bo takie na przykład 50-letnie samochody mają ogromną wartość materialną i kolekcjonerską. Czy niepodobnie mogłoby być z okrętami?